Młodsi gracze totalnie tego nie czają. Test Drive Unlimited to tak naprawdę pierwsza Forza Horizon. To jest Forza przed Forzą właściwie. To jest The Crew przed The Crew. Zanim były te wszystkie The Crew, Forza Horizon, jedyna taka licząca się gra z otwartym światem, w której miałeś dostęp do różnych egzotycznych samochodów, to właśnie był Test Drive Unlimited. I wszyscy starzy wyjadacze mają nadzieję, że będzie to świetna konkurencja dla Forza Horizon i ja osobiście mam nadzieję, że nawet pobiję Forza Horizon pod względem jakości wykonania, prowadzenia samochodów. Ale zobaczymy, jak będzie. Dzisiaj obejrzymy sobie najnowszy zwiastun tej gry, który został udostępniony wczoraj. Zobaczmy. Dwie minutki, okej. Okay. Poprzedni miał tylko minutkę. Hong Kong. Uła! Okej, okay, te dwa samochody widzieliśmy już ostatnio, no nie? Na poprzednim zwiastunie. Okej, czyli tutaj mamy cinematic. Jazda offroadowa. Champagne. Okej. Uuu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 
Need for Speed Underground! Damn, boy! Okej, doki, driftowanie. Okej. No, nice. Casino. Ay, ay, ay. Jestem trochę zawiedziony. Jakby myślałem, że... Zobaczcie, 22 września 2022 roku, czyli jeszcze ponad rok musimy czekać na tę grę. Będzie na PlayStation 5, PS4, Series X, Series X, Xbox One, PC, nawet Nintendo Switch? Co? Okej. Dziwne. Tutaj widzimy jeszcze licencję Aston Martin, Porsche, BMW, proszę bardzo. Na pewno, no kurde, będzie sporo różnych marek, wiadomo. Może nie będzie to aż tak dużo samochodów jak w Forzie Horizon, ale tu chyba nie o to chodzi. Ja mam wrażenie, znaczy mam nadzieję, że to będzie fantastyczna konkurencja dla Forzy Horizon i no, Decru 2, chociaż Decru 2 to już... Tylko jedna rzecz mnie martwi, my tak naprawdę nie zobaczyliśmy tutaj żadnego gameplayu. Możliwe, że gra jeszcze jest we wczesnej jakiejś tam fazie produkcji i nie mogli nam wszystkiego pokazać, ale ewidentnie to, co tutaj widzimy, to jest cinematic. I... Wiesz, jak masz Forza Horizon, nie? Grałeś na przykład w Forza Horizon 2 i zobaczyłeś zwiastun Forza Horizon 3, no to wiedziałeś, czego mniej więcej po tej serii, po następnej grze się spodziewać, prawda? Wiedziałeś, mniej więcej podobnie będzie, będą jakieś nowe funkcje i tak dalej. Widziałeś zwiastun Forza Horizon 4, tak samo, wiedziałeś, że będzie po prostu świetnie, będą nowe samochody, wiesz, jak mniej więcej samochody będą się prowadzić i wiesz, że będzie spoko pod względem wykonania wnętrz, wiesz, dźwięków samochodów, będą pewnie jakieś nowe funkcje, nowe wyścigi, nowy świat i tak dalej, no nie? Natomiast ostatnia gra z serii Test Drive pojawiła się 10 lat temu i bardzo możliwe, że
za produkcję tego test drive'a, tej gry, odpowiadają zupełnie inne osoby niż odpowiadały za produkcję tamtego test drive'a. I totalnie nie wiadomo, czego można się spodziewać po tej grze. I czy to będzie jakaś dobra produkcja, czy to będzie taki chłam, który będzie słabo się prowadził, nic nie wiemy, prawda? Mamy tylko jakieś zwiastuny na obecną chwilę, które no nie są gameplayami, ewidentnie. Możemy tylko zobaczyć jedną ciekawą rzecz, co od razu zwróciłem na to uwagę, ale no mówię, to jest cinematic, więc nie wiadomo na ile to, nie? Ale zwróćcie uwagę na tego Astona Martina. Jakby spód tego samochodu wygląda okropnie, ale już na pierwszy rzut oka. Ale zobaczcie, że on będąc w powietrzu, koła jakby nie zeszły ani milimetr w dół. Dziwnie zrobili ten cinematic, nie? Tak jakby... Nie? Wiecie, o co mi chodzi. Chodzi o to, że to zawieszenie jakby nie pracuje, przynajmniej przy tym skoku. No to jest cinematic, to jest pewnie zrobione na zasadzie, wynajęli jakąś firmę, która robi tego typu wizualizację gry. I tutaj chodzi bardziej o to, żebyśmy zobaczyli, o czym ta gra jest, a nie żebyśmy wyciągali z tego jakieś tam wnioski gameplayowe, czyli myśleli, o, widzimy jakiś tam zwiastun i już od razu na podstawie tego będziemy wiedzieli, jak się samochody będą prowadzić, albo jaki będzie tuning w grze. Tutaj chodzi bardziej o to, żeby pokazać klimat gry i tak dalej, no nie? Nie chodzi tutaj o to, żeby jakoś wyciągać wnioski z tego, w jaki sposób pojazdy będą się prowadzić, czy jak będą wyglądały i tak dalej. Więc to jest wszystko kwestia do rozwikłania. Mnie się tylko nie podoba, że gra będzie dostępna na PlayStation 4 i Xbox One. To oznacza, że dalej będziemy mieli tą kiepską grafikę w test drive'ie. Moim zdaniem te konsole już swój czas miały i teraz czas na coś nowego. I zdecydowanie wolałbym, żeby ta gra jednak podniosła troszeczkę standard tych gier wyścigowych, ale tutaj nawet tak nie będzie w 2022 roku, kurde! No, mam poważne obawy co do test drive'a. Mam nadzieję, że będzie fajniej, że oczywiście się zagramy do upadłego i że będzie ciekawie, tak, ale... No jakoś tego nie widzę. Wolałbym, znaczy pierwsze jakieś takie wnioski odnośnie jakości gry będziemy mogli wysnuć dopiero jak zobaczymy jakiś pierwszy gameplay, nie? Bo obecnie to jest taka wizualizacja, która niewiele nam mówi. Fajnie, że będzie w Hongkongu, ponoć mapa ma mieć około 77 km kwadratowych. Na obecną chwilę, tak porównując do serii Forza, to będzie wielkość mapy na poziomie Forzy Horizon 4. W Forzie Horizon 5 będziemy mieli mapę ponad 100 km kwadratowych w Meksyku. Tak? Tak. Pewnie osoby, które sobie oglądają gdzieś tam kiedyś ten materiał, to myślą, a już zagrałem się w Forze, teraz czas na coś nowego, no nie? Forza Horizon 5. Teraz czas na coś nowego. Tutaj ziomek mówi, że jeszcze nie wie, jak gra będzie wyglądać, już kilka gameplayów wyszło. No, na obecną chwilę jeszcze nie mamy żadnego gameplayu, tylko mamy po prostu jakiś taki materiał, który wprowadza nas w klimat tej gry. Ja się bardzo cieszę, że oczywiście powstaje konkurencja dla Forza Horizon, chociaż Forza Horizon takiej konkurencji nie potrzebuje, dlatego że świetnie jest rozwijana i cały czas są dodawane do niej nowe rzeczy. Twórcy fantastycznie pracują nad rozwojem tej produkcji i myślę, że piątka będzie fantastyczna. Ale zawsze jakaś konkurencja się przyda, zawsze jakaś odskocznia się przyda, nawet mimo, że lubię bardzo Forza Horizon, to miło mi jest czasami wbić sobie do The Crew 2 i porobić jakieś szalone, zupełnie inne rzeczy niż w Forzie z tymi samochodami. Ja was zapraszam na kolejne odcinki, gdzie będziemy wyczekiwać najnowszych gier wyścigowych. Będzie ciekawie. Trzymajcie się, na razie. Cześć!